Siemanko, z tej strony Elio Patery, Retrofan. Powiem Wam, że jak tak patrzę na swoje dzieci, na dzieci sąsiadów, na dzieci znajomych, to jest to strasznie ubogie pokolenie. Ubogie pod tym względem, że tych dzieciaków kompletnie już nic nie cieszy, nic nie jest w stanie zaskoczyć, sprawić jakiejś ogromnej frajdy. Wszystko mają na wyciągnięcie ręki. Oczywiście jest to ograniczone budżetem rodziców, ale jeżeli jest taka możliwość, to co by nie chciały, to mają. Wszystko jest w sklepach, wszystko jest dookoła. Mają telefony, tablety, komputery, konsole, mają dostęp do parków wodnych, jumpowni, kin po 15 w jednym mieście większym i nie potrafią się przez to wszystko kompletnie tak szczerze cieszyć z tego, co dostaną, z tego nie potrafią marzyć o pewnych rzeczach, czekać na nie z utęsknieniem. I to jest do dupy, Wam powiem. Moje dzieciństwo przypadało na lata 80. i chyba to był najlepszy okres w życiu, jeżeli chodzi o właśnie cieszenie się z tego, na co się czekało, z tego, co się dostało i z samego użytkowania tej rzeczy, i to naprawdę przez długi czas. Wiadomo, były zupełnie inne czasy, mieliśmy ograniczony dostęp do wszystkiego i to był właśnie powód tego, że tak się cieszyliśmy, ale dzięki temu mamy naprawdę zajebiste wspomnienia. Mi się morda cieszy, jak o takich prostych rzeczach sobie przypomnę, które dzisiaj są standardem i oczywistą oczywistością, cytując klasyka, a kiedyś sprawiały niesamowitą frajdę i radochę. I dzisiaj takich kilka wspominek o takich właśnie rzeczach. Ciężko mi było wybrać, od czego zacząć, co tak naprawdę z tej puli różnych rzeczy przez te całe lata 80. sprawiło mi największą frajdą, było największym zaskoczeniem, i postanowiłem zacząć od tego, co się pojawiło pierwsze i naprawdę było czymś niesamowitym na tamten czas, a mianowicie od telefonu. Teraz każdy z nas nosi komórkę w kieszeni, jest to standardem, nie wiem, od lat 2000. Nic z tym dziwnego, to jest totalnie normalne. Telefonów stacjonarnych nie mamy już w domu. No, po niektórzy mają, ja mam, dobra, nieważne, ale nie używamy ich, bo nie ma takiej potrzeby. Nie jesteśmy już teraz uwiązani do kabelka i telefonu stojącego gdzieś tam na szafce albo gdzieś tam pod czymś innym. Natomiast ja pamiętam, to była pierwsza klasa podstawówki i wtedy rodzice zapisali się w telekomunikacji na właśnie otrzymanie telefonu. Wiem, że to nie był taki krótki okres czasu, że się człowiek zapisał i już dostawał. Nie, to było wyczekiwanie, to była wielka informacja w ogóle w rodzinie, że będziemy mieli telefon. No i było czekanie, odliczanie dni, potem było jakieś przesunięcie ze strony Tepsy, aż w końcu któregoś dnia przyszedł pan, założył gniazdko w domu, rodzice kupili jakiś pierwszy telefon, wiadomo, słuchaweczka na tym takim zawijanym kabeleczku, pokręciołek, no i telefon był w domu. I pamiętam, no jakby to było dziś, naprawdę, ten pierwszy okres w telekomunikacji, nie wiem tylko ile to było, czy to było parę dni, czy to był miesiąc, od założenia był kompletnie darmowy na rozmowy w danym rejonie, czyli na danym numerze kierunkowym. Numer telefonu w ogóle swój, pamiętam też, to był 32 kierunkowy, 217 21 68, to był mój pierwszy numer. No i jak ten telefon został podpięty przez tatę, i mieliśmy tą świadomość tych darmowych rozmów, no to był szał dzwonienia do kolegów z klasy. Byliśmy szczylami, bo to mieliśmy po 7-8 lat niektórzy, no ale chwytaliśmy słuchawkę i dzwoniliśmy piętro niżej, drzwi obok. No radocha była niesamowita, że już nie musieliśmy biegać do siebie, pukać, przepraszam, czy jest Tomek, tylko dzwoniliśmy, rozmawialiśmy. I też pamiętam taki moment, że odkryłem taką nowinkę techniczną, która była w tych telefonach, a mianowicie regulację głośności. To się teraz wydaje śmieszne, ale na tamten czas człowiek pierwszy raz dostał telefon w łapę i kurde, no nie wiedział tak naprawdę, do czego są jakieś tam pod spodem ukryte pokręciołki, jakiś guziczek, jakiś przełączniczek, bo takowe były. Leżałem sobie wieczorem już w łóżku i nagle jakiś taki dziwny odgłos się pojawił, takie tyrkanie, takie jakieś mruczenie dziwne, bardzo takie cichutkie, i leżałem przez dłuższy czas. No, byłem mały, no zacząłem się tam, nie wiem, bać, że może ktoś dłubie w zamku, może jakiś bandzior zaraz wejdzie, tutaj nas okradnie. Ale jak tak wyszedłem już, jak miałem taki przypływ odwagi, wyszedłem na przedpokój, no to ten hałas zaczął się, okazuje się, dobiegał z telefonu. No i okazało się, że mój tata najzwyklej w świecie ten telefon przyciszył na noc, bo widział, co się dzieje w dzień, jak ten telefon co chwilę po prostu dzwoni, bo z kumplami żeśmy do siebie dzwonili, to go tam tym pokręciołkiem pokręcił i dał na minimalną głośność. I to właśnie było takie
Ja skumałem się, że to jest telefon, podniosłem tą słuchawkę i okazało się, że już było jakoś po 21, bo to już była godzina, kiedy dzieciaki musiały spać, bo rano do szkoły, a to mój kolega z pierwszego piętra, który jako ostatni miał ten telefon podłączony w klatce, musiał zadzwonić po prostu do mnie i parę słów przez tą słuchaweczkę usłyszeć, także odebrałem, okazało się, że to jest Konrad, a następnego dnia się dowiedziałem, że ten pokręciołek służy do regulacji głośności. Później takie kolejne etapy z tymi telefonami też były niesamowite, bo chodziłem czasami do telekomunikacji z rodzicami, tam rachunki zapłacić, no i były takie wystawione telefony, które można było sobie kupić. No i poza tymi standardowymi z pokręciołkiem, takimi prostokątnymi, takimi podłużnymi, zaczęły się pojawiać wtedy telefony już z guziczkami. No i to była jakaś tam atrakcja, że nie trzeba było kręcić, tylko się wciskało guziczki. Natomiast największy szał pał, to na bank będziecie pamiętać, robiły telefony firmy Panasonic. To były takie białe telefony ze słuchawką dalej na kabelku, tym takim zwijanym, tak jak mam do Atari ST, do klawiatury. Ale to były telefony nie dość, że z guziczkami, to były to telefony, które miały takie guziki do zapamiętywania numerów. Było takie miejsce, takie prostokątne na telefonie na górze, na tej stacji, nie na słuchawce, tylko na stacji, gdzie była wkładana karteczka pod taki kawałek jakiejś pleksy. Tam było na przykład od 1 do 10 numerki, mogliśmy sobie wpisać 1 Konrad, 2 Tomek, 3 coś tam i pod danym guziczkiem jednym mogliśmy sobie zaprogramować, jaki tam ma być numer. Czyli wciskaliśmy jakiś tam guzik do programowania, potem ten guziczek skrótu, wbijaliśmy numer kumpla, zatwierdzaliśmy. I następnym razem już nie trzeba było pamiętać numeru do Konrada właśnie na pierwsze piętro, tylko wciskaliśmy sobie jeden guzik i telefon sam dzwonił. No to był szał. Ja o takim telefonie marzyłem. No i w końcu rodzice kupili. No i znowu zaczęło się siedzenie przy tym telefonie, programowanie, kasowanie tych numerów. Jak któryś kumpel przyszedł, który jeszcze miał na pokręciołek telefon, no to mówiło się patrz, wciskało się guziczek, telefon tam wybijał ten numer, czy nie wiem, czy wbijał, nie pamiętam, czy to chyba nie było tonowo jeszcze, to nie było impulsowo, to było tonowo wybieranie, ale jakoś tam z tych guziczków to tam wybierało. No i to była zazdrość, u mnie była duma, że taki telefon mam. Później jak przyjechał wujek z Berlina, zabrać mnie właśnie do Berlina, tam chyba na 7 czy 10 dni, nie pamiętam, gdzie doświadczyłem swoją drogą Game Boya, Super Nintendo, sklepów ogromnych i w ogóle, to przywiózł katalog Quell albo Otto, raczej Otto. Jak się zaczęło wertować te strony, a telefony były na topie, no to oczywiście kolejne modele Panasonica tam się rzuciły w oczy, wtedy jeszcze się w oczy rzuciły kolejne modele Panasonica, które też miały stację bazową, ale słuchawka była już bezprzewodowa. Na stacji bazowej wyciągało się taką teleskopową antenkę, a sam telefon miał taką antenkę pod taką grubą, gumową rurą schowany i, no i z tym już można było chodzić po pokoju. Boże, jak ja o tym marzyłem. A jeszcze któregoś razu pojechałem do brata mojego taty do Katowic z moim tatą. Bardzo majętny brat, że tak powiem. Ogromna na tamte czasy naprawdę willa. Jak my mieliśmy jakieś telewizory, nie wiem, małe, 22-calowe, powiedzmy kolorowe, to on już miał jakiś taki pierdzielny Blaupunkt, którego musiało, wiecie, dwóch chłopa wnosić. No przeogromny. No i on właśnie miał takiego Panasonica z tą antenką. No i tak zacząłem patrzeć na ten telefon, pytać się, czy mogę go podnieść, czy mogę zadzwonić do kogoś z innego pokoju, albo z dołu, albo z góry, bo to ten sam obszar kierunkowy, więc mogę do jakiegoś kumpla zadzwonić. I tak cholernie mi się ten telefon podobał, tak mi się potwornie podobał, że no nie umiałem żyć bez tego telefonu. Po powrocie do domu jakoś tam ciocia zadzwoniła do taty, bo przyuważyła, że się tym telefonem zainteresowałem. No i któregoś razu, jak tam tata pojechał znowu do ciotki i wujka, to wrócił z tym telefonem. Ciocia mi go sprezentowała. Ale to było wszystko nic. On był bezprzewodowy, miał guziczki, wyglądał obłędnie, można było, to był taki kloc, wiadomo co, nie? Ale można było z nim chodzić po pokoju. Ale co w nim było? Była w nim automatyczna sekretarka jeszcze. To jest rzecz, której nie wiem, czemu mi umknęła, czy nie zauważyłem, czy się bałem, jak wtedy byłem u cioci, się bawiłem tym telefonem, ale jak go dostałem już do domu, to było pierwsze, co mi się rzuciło właśnie w oczy, że tam jest ta automatyczna sekretarka, że jest taka malusieńka kasetka w środku, naciska się guziczek, otwiera się jak w magnetofonie, można wkładać kasetkę na jedną, na drugą stronę i można zaprogramować telefon, po ilu nieodebranych sygnałach ma się włączyć sekretarka i można tam było nagrać własne powiadomienie. No to był szał pał kolejny. No na początku oczywiście jakieś debilizmy przychodziły do głowy, no bo większość kolegów do mnie dzwoniła.
Więc nagrywało się jakieś tam śmieszne gadki, potem było to pii, kolega się mógł nagrywać, potem to się odsłuchiwało, no niesamowite to było. Zabawa się dosyć szybko skończyła, bo jak zaczęli dzwonić jacyś znajomi do rodziców, no to z automatu ich to nie śmieszyło, te same rzeczy co mnie, więc to jakoś to kazali usunąć, nagraliśmy jakoś tam inne te powiadomienie. No a później nastała już era komórek, no to już się tam falowo sypało, to pierwsze komórki oczywiście jeszcze był szał. Bo to też był taki szpan, że z tym telefonem, którym wcześniej chodziłem po domu, po pokojach, teraz już mogłem wyjść na zewnątrz, ale ceny były z kosmosu, tam sięgające 3 zł za minutę, więc no, zabawy tym nie było niestety dla osoby niepracującej. A później już smartfony i tak dalej, natomiast ten okres czasu, kiedy te kilka różnych technologii telefonicznych przewinęło się przez mój dom, był naprawdę niesamowity, świetny i myślę, że osoby w moim wieku, 40-latkowie, mają podobne wspomnienia, mieliście podobne telefony i założę się, że też marzyliście o Panasonicu bezprzewodowym z automatyczną sekretarką. Kolejną rzeczą, która mi tak zapadła w pamięć, były zegarki. Teraz tutaj mam z jakiegoś tam smartwatcha z Samsunga, tych zegarków jest od groma, opasek jakiś tam fit, tańszych, droższych, lepszych, gorszych. Natomiast kiedyś zegarków nie używaliśmy. Zegarki były w latach 80., ja to tak pamiętam, przynajmniej przeznaczone tylko i wyłącznie dla dorosłych. Mój tata nosił jakiś tam wskazówkowy, mój dziadek miał w ogóle jakiś przedwojenny zegarek, taką wielką busolę, którą tam trzeba było nakręcać, którą tak pieczołowicie ściągał z ręki z jakimś skórzanym paskiem, odkładał sobie jakieś tam ważne dla niego miejsce na jakiejś półce w pokoju. Natomiast dzieciaki jako tako zegarków nie miały. Ta sytuacja się zmieniła, kiedy miałem 8 lat, to była druga klasa i przyszła komunia. To był też okres, w którym właśnie na rynku pojawiły się różnego rodzaju zegarki dla dzieciaków. I pamiętam, że były to takie dwa główne trendy w tych zegarkach. Pierwszy trend to były zegarki z melodyjką, te sławne Montany, Levisy, Casio. No Casio to były te najbardziej takie firmowe. I to był totalny szał. Każde dziecko marzyło o tym, żeby dostać na komunię albo zegarek z melodyjkami, albo BMX-a. No i akurat o BMX-ie marzyłem i dostałem na komunię Jubilata 2. Rower dla starych bab, no nieważne. W każdym razie były te dwa trendy z zegarkami, albo z melodyjkami, albo z kalkulatorkiem. Tylko to już był gruby temat. Zegarki z kalkulatorkiem to już była naprawdę cena, to już rodzice naprawdę musieli się szarpnąć. Ale to był też niesamowity szpan. Zegarki z melodyjką miał prawie każdy w pewnym okresie, czy to była tam trzecia, czwarta klasa już podstawówki. No i była to fajna sprawa. Zegarek był ładny, taki metalowy, był czytelny, nie było wskazówek, były cyferki. No i tam z tą jakąś, nie wiem, czy to kombinacją klawiszy, czy jednym klawiszem się zmieniało te melodyjki, drugi te melodyjki odtwarzał. No i były jakieś takie kultowe, z jakichś na przykład bajek, albo z jakichś tam Mozartów, czy innych rzeczy, wygrywane takim biperem, jak w retro PC-cie, ale to było niesamowite i pamiętam momenty, kiedy ten szał się taki ogromny zrobił i wychodziliśmy z klasy na przerwę, gdzieś stawaliśmy, każdy się tam chwalił tym zegarkiem, jeden miał 7 melodyjek, drugi 8, nagle ktoś przyszedł, miał 21, to już trzeba było mu pokłony robić, to był szał pał i nie było hałasów na przerwach, wszyscy stali, znaczy chłopaki stały pod jakąś tam ścianą, pod kaloryferem, pod parapetem gdzieś tam i każdy odpalał te muzyczki i słuchaliśmy i to grało. Oczywiście jak przyszedł taki z 21 melodyjkami, no to był król, to był król przerwy. Myśmy już wyłączali swoje i on nam puszczał te, których my nie mamy melodyjki. No sprawa niesamowita. U mnie zegarek się na długo nie przyjął niestety. Miałem takowy, ale bardzo szybko rozwalałem te teleskopy, które w nim były, bo jednak byłem dzieciakiem, który uwielbiał przed pojawieniem się Atari w domu, uwielbiał siedzieć na podwórku, biegać po jakichś kamorach, piaskownicach, wchodzić do kanałów, jak tam gdzieś jakaś była ta okrągła metalowa, ten dekielek gdzieś ściągnięty. No i generalnie co chwilę człowiek się wywracał, a wiadomo, rękę źle przegniemy, naciśniemy, no to ten teleskop strzelał. Także zegarek się u mnie długo nie utrzymał. Zegarka z kalkulatorem to nie miałem w ogóle, tego drugiego trendu. Raz miałem okazję się nim pobawić, jak mój kolega Krzysztof G., u którego zresztą grałem swego czasu na Amidze 600 później, przyszedł właśnie do mnie, no i wyciąga rękę i pokazuje, jaki ma zegarek. No to było wow, zaraz żeśmy
obpukali wszystkich kumpli na wszystkich piętrach, gdzieś tam z klatki, co byliśmy w jednej klasie, zmienię se pas. No i wszyscy się zlecieli do mnie na 11 piętro, Krzychu siedział na schodach i po prostu pokazywał ten zegarek. On melodyjek nie miał, no ale miał ten kalkulator. A co więcej, pod tymi klawiszami były jeszcze klawisze ABCD i tak dalej, jak w starych komórkach Nokia, jak się pisało SMS-y. I można było w książkę adresową tam zapisać też jakieś właśnie numery telefonów w tym zegarku. Niedużo to było pozycji na zasadzie karty SIM pierwszej, czyli tam 10 pozycji, ale można było wpisać na przykład Tom i mój numer 217-2768. To było niesamowite. Ale największy śmiech w tych zegarku sprawiło to, że jak się nie miało długich pazurów, to było naprawdę ciężko cokolwiek na tym telefonie wpisać, zanotować, obliczyć tym kalkulatorem. No i Krzychu generalnie miał zegarek na ręku, a w kieszeni nosił, nie wiem czy to był ołówek czy długopis, chyba ołówek, i ołówkiem po prostu to wszystko naciskał, żeby w tak maluśkie guziczki trafić. Oczywiście jakość tych gumek, które były tymi guziczkami, była marna i po takim naciskaniu ołówkiem to niestety po tam kilkunastu dniach, czy tam paru tygodniach, już nie pamiętam, Krzychu, któregoś dnia w klasie, no widać, że popłakany, nie, że płakał tam gdzieś na przerwie, ale widać, że oczy zaczerwienione, smutny jak cholera, no i się okazało, że od tego naciskania po prostu tym ołówkiem tych klawiszy, no te gumy się po prostu poniszczyły, gdzieś tam się rozsypały, zostały tam tylko jakieś takie te blaszeczki gdzieś tam w głębi tego zegarka, no wizualnie zegarek bardzo stracił. Krzychu gdzieś tam dostał, wiadomo, w pierdziel od rodziców, bo wtedy się dostawało w pierdziel od rodziców za różne takie rzeczy. No i się skończyła era zegarka u Krzyśka z guziczkami i z kalkulatorkiem. Później, pamiętam, zaczęły się pojawiać jakieś takie szpanerskie zegarki G-Shocka. Ktoś, kto miał kasę, sobie taki zegarek kupił, wrażenie na ręku robił taki zegarek. A jeszcze były naprawdę niesamowite reklamy w telewizji tych zegarków. Pamiętam jednego z modeli właśnie Casio G-Shock. Była tafla, tafla do gry w hokeja. No i jakiś tam hokeista się rozpędzał od bramki do środka tego boiska i ciulnął kijem w ten zegarek, który poleciał tam w bramkę po przeciwnej stronie. Nie wiem, czy został złapany przez bramkarza, czy wpadł, ale były te zegarki reklamowane jako niezniszczalne. No i tak to odnośnie zegarków wyglądało, jeżeli chodzi o moje wspomnienia. Teraz czas na telewizory. Jak byłem już takim kumatym dzieckiem, to telewizor w domu już był. Był to oczywiście jakiś taki mały, z wielką dupą, z przodem też takim mocno bańkowatym, z czterema guziczkami, czarno-biały, nie wiem czy polski, czy ruski. Natomiast no, na tym się po prostu oglądało. Pamiętam pierwszego Misia, Misia Uszatka, Misia Korelgola, no to wszystko zaliczyłem na tym czarno-białym telewizorze. Któregoś dnia tata jednak po cichu przed mamą, nie wiem czemu, ale chyba mieli spinę w tamtym okresie o kasę, o to, żeby pewnych rzeczy nie kupować, a mój tata mimo jakichś tam właśnie zakazów ze strony mamy, któregoś dnia, pamiętam też, otworzyły się drzwi i coś długo się nie zamykały. To też pamiętam bardzo, bardzo dobrze. Korek. I wlazł mój tata z kolegą, z sąsiadem gdzieś tam z piętra niżej i wnosił telewizor. Telewizorów nie było wtedy w opakowaniach, w pudłach. Nie wiem czemu, czy były wtedy pudła na telewizory, czy nie było. Nie mam pojęcia. Na pewno nieśli ten telewizor po prostu na golasa, we dwójkę. Widać było, że ciężki jak cholera, duży jak diabli. Ewidentnie większy ekran od tego, który mieliśmy. No i jak tata go tam postawił na ziemi, ściągnęli ten mały, postawił ten nowy telewizor. Bardzo szybko z sąsiadem go ściągnęli, to też pamiętam, bo szafka, która była pod ten mały telewizor, niestety nie była w stanie udźwignąć tego nowego. Gdzieś tam tata szybko jakąś szafkę skołował, no i telewizor stanął dumnie. No i tata powiedział mi, że jest to telewizor kolorowy. Niestety nie odpalał go. Pamiętam też, że nie wiem jak on myślał, przecież to jest duża różnica wielkości była, ale tata zarzucił koc na ten telewizor i on tak na tej szafce stał pod kocem. Mama wróciła do domu. No, średnio inteligentny szympans by się połapował, że to, co jest pod tym kocem, nie jest tym telewizorem, który był wcześniej. Więc mama zerwała ten koc, zobaczyła ten telewizor. Pamiętam, wysłali mnie wtedy do pokoju i zaczęła się haja. Haja o pieniądze, o koszt, o po co, mieliśmy telewizor super fajny i po co, i po co, i po co.
Tata próbował tłumaczyć, że to jest kolorowy, że będzie teraz fajnie. No programy dalej miał cztery, nieważne. Ale haja była. Natomiast jak już tam się rozdzielili, udali do swoich pokojów, minął jakiś tam czas, no to wieczorem, jak przyszła dobranocka, bo zawsze była o 19.30, dobrze pamiętam, czy o 19.00? Nie pamiętam teraz. 19, bo 19.30 zawsze była dobranocka. No to już tam, powiedzmy, atmosfera się ochłodziła. Nie, ociepliła, co ja gadam. No i tata zawołał mnie na dobranockę, mamę też zawołał. Siadliśmy tam na fotelach, tata odpalił. I to było coś niesamowitego. Nie dość, że ogromny ekran, ogromny w porównaniu z tym, co było, to jeszcze kolor. To, co się wcześniej widziało, to ta zmiana, która nastąpiła, to było naprawdę nie do opisania. Wrażenie, jakie zrobił kolorowy telewizor na mnie, no było obłędne. No mieliśmy tylko pierwszy, drugi, trzeci i łapało tam czeski program, ale oglądałem, siedziałem co chwilę przy tym telewizorze, przełączałem te programy, patrzyłem na wiadomości z tatą, żeby tylko zobaczyć, jak coś tam będą pokazywać, jak to wygląda w kolorze. Siedziałem, oglądałem bajki, które znałem, kreciki, te, które wcześniej też powiedziałem i byłem zachwycony z rozdziawioną buzią, że widzę to wszystko w kolorze. No, to był taki kolejny etap ogromnej zmiany technologicznej, która trafiła pod strzechy, pod moją strzechę i byłem tego świadkiem. Później te telewizory wymienialiśmy już dosyć często, jak na powiedzmy polskie warunki. Jak się pojawiły Baltony, Peweksy, no to też tam człowiek chodził, oglądał te telewizory, był też pod wrażeniem tych wszystkich telewizorów, które były w katalogach Otto czy Quell. No i któregoś razu rodzice poszli, nie wiem, czy to była Baltona, czy Peweks, czy sklep górniczy, już nie pamiętam, najprawdopodobniej sklep górniczy, bo tata pracował na kopalni na górze, nie był górnikiem, ale na górze tam pracował. Znaczy, był górnikiem, ale nie tym dolnym, o. No i któregoś razu poszliśmy właśnie do takiego sklepu, no i wybraliśmy najtańszy model. Nie było nas stać, moich rodziców nie było stać wówczas na te wszystkie Panasoniki, Sanio, Sony i tak dalej. I kupiliśmy nasz pierwszy telewizor, bo później tej marki się, że tak powiem, trzymaliśmy, firmy HCM Royal. To była dosyć tania firma. Telewizor oczywiście kolorowy, z pilotem, także teraz już nie było Tomek przełącz na jedynkę, Tomek daj głośniej, Tomek coś tam, tylko teraz się siedziało z pilocikiem. Oczywiście pilota trzymałem zawsze ja, rodzice nie mieli nic przeciwko, no bo widzieli, że to mi ogromną radość sprawia, a ja tylko siedziałem, na przykład wiadomości oglądali, a pytałem, tato pogłośnij, czy ściszyć ci teraz, nie? Tata już się tam irytował, bo co chwilę mu przeszkadzałem, no ale co jakiś czas mi tam pokazywał, pogłośnić, ściszyć, ja tam kurna z tym pilocikiem działałem, no to było coś pięknego. I ten HCM Royal, który mieliśmy ten pierwszy, wtedy była taka ogromna jakaś moda na telewizory z szybką. Te telewizory nie były płaskie, też miały taką drobniutką banieczkę z przodu, ale pojawiły się właśnie w sprzedaży telewizory, które miały nałożoną z przodu taką szybkę, no, która sprawiała wrażenie, że no, mieliśmy płaski ekran, a ta szybka oczywiście miała nieocenione działanie przeciwradiacyjne, promieniotwórcze i przeciw atakom kosmitów. Także no, szybki stały się modne. Na którymś z kanałów retro, chyba na rn.eu swego czasu się pojawił materiał właśnie o tych szybkach, jaka to była ściema. W każdym razie taki telewizor mieliśmy. A później z czasem, nie wiem, czy to było co 3, czy co 4 lata, ale te telewizory się wymieniało. Kupowało się z coraz to większą ilością programów, bo ten pierwszy miał 32, a jak w międzyczasie tata kupił jedną z pierwszych w ogóle na osiedlu antenę satelitarną, przyczepił ją do balkonu i zaczęliśmy odbierać te wszystkie telewizje Sky One, BBC, żadnej po polsku, te niemieckie ProSieben, no to tych programów zaczęło brakować. Nie mieliśmy wtedy jeszcze, pamiętam, w tej satelicie czegoś takiego, że to ta satelita miała ileś tam programów, które łapaliśmy na AV w telewizorze, tylko je trzeba było łapać pod telewizorem, czyli tych 32 programów brakło. No i skupywało się kolejne telewizory, potem już standardne było 99 programów, no cudawianki tam już dochodziły, coraz to większe, aż skończyliśmy na tych obecnych płaskich. A z tymi płaskimi to Wam jeszcze jeden fajny motyw powiem. To była pierwsza klasa liceum i właśnie pojawiły się, czyli 94 rok, 94-95, i właśnie pojawiły się te telewizory plazmowe. Cena takiego telewizoru była kosmiczna i teraz autentyczna sytuacja, w której uzmysłowie młodszym widzą, jaki to był rząd wielkości ceny takiego telewizora.
Wracamy z Tolem i z kimś tam jeszcze wracaliśmy do domu. Z liceum mieliśmy około 40 minut drogi powrotnej i mijaliśmy właśnie taki sklep, takie duże centrum handlowe w Tychach wówczas postawione, gdzie na dole był sklep z elektroniką, właśnie te standardowe telewizory, odtwarzacze, magnetowidy. No i wracamy i kumpel mówi: chłopaki, chłopaki, tam jest plazmowy telewizor, nie? No to idziemy zobaczyć. Wlaczyliśmy ten telewizor, gdzieś stał na samym końcu, na jakiejś półeczce. W ogóle łańcuszki takie były na takich stojaczkach przed tym telewizorem, żeby przypadkiem nie podejść, nie dotknąć, coś, żeby cokolwiek się z tym telewizorem nie stało. Zakaz wstępu był w ogóle. Podchodzimy do tego telewizora i cena tego telewizora to było 70 tysięcy złotych. Nie pamiętam dokładnie, ile rodzice wtedy zarabiali, ale mama jako pielęgniarka w szpitalu, pamiętam, coś było około 1400-1600 zł. To był ten rząd wielkości, a telewizor kosztował 70 koła. Ale to jest nic. Tolo mi mówi: Elio, popatrz sobie, co tam za tabliczka jest przy tym telewizorze. Podeszliśmy do tego łańcuszka, a na tej tabliczce napisane, że tam telewizor jakiejś tam firmy, nie pamiętam, 70 tysięcy złotych i uwaga, do telewizora DU Matis gratis. Czujecie? Dawali Matiza gratis do tego telewizora. Czy wiadomo, ten telewizor pewnie kosztował, nie wiem, strzelam, 55 tysięcy, a Matis 15. Cenę powiększyli, ale no, dali taki kwit reklamowy, że DU Matis gratis do telewizora. Tak to wyglądało. No, śmialiśmy się wtedy, nie, znaczy wtedy się nie śmialiśmy. Wtedy byliśmy pod wrażeniem, że ja pierdzielę, to jest tak drogi telewizor, taka technologia, że można samochody rozdawać do tego w gratisie. No, ale później po latach, no to jak już zatrybiliśmy, to śmiechu było z tego niemiłosiernie dużo. No i oczywiście jak telewizory, no to i wideo. Jak w jakimś odcinku, że wspominałem tak troszkę o tym wideo, ale generalnie sobie to przypomnim. Programów w telewizji nie mieliśmy za dużo, bo tak jak wcześniej słyszeliście, były to tam 3-4 programy jeszcze z regionalnym. Coraz więcej osób miało satelity na osiedlu, ale tak jak mówiłem, no to było wszystko po angielsku, po niemiecku, to też dupa. I w którymś momencie pojawiły się właśnie odtwarzacze wideo, magnetowidy i wypożyczalnie kaset wideo. To był chyba taki kolejny po telefonie największy taki dla mnie szok, największa taka, nie wiem jak to nazwać, takie coś nowego, co niesamowicie absorbowało, przykuwało przy sobie, które sprawiało nie do opisania radość, ponieważ nagle z programów telewizyjnych, z jakichś dupiatych filmów, które leciały w polskiej telewizji, w większości, bo wiadomo, były jakieś tam fajne seriale, czasami Cztery Pancerni czy coś, trafiliśmy w taki obszar, gdzie praktycznie mogliśmy mieć wszystko, co było dostępne za granicą, na tych zagranicznych programach, bo jak latało się po tych Sky One, po tych ProSieben, nie po 23, ja mówię o tych filmach wcześniejszych, o tych wcześniejszych godzinach, to widziało się filmy o Supermanie, nie wiem, o Batmanie, ale kompletnie mały człowiek nic z tego nie rozumiał, bo było w obcym języku. I nagle pojawiają się odtwarzacze wideo, magnetowidy, wypożyczalnie kaset wideo. Początkowo wiadomo, z samimi kopiami bezpieczeństwa, później dopiero te z oryginałami. I mamy dostęp tak do tych wszystkich tytułów, o których marzyliśmy, żeby obejrzeć po polsku i one nagle były. Mogliśmy iść dosłownie parę kroków, bo wypożyczalni na osiedlu narobiło się multum. Mogliśmy sobie wypożyczyć, puścić, obejrzeć sobie przez te 24 godziny czy 48 tyle razy, ile mieliśmy po prostu ochotę. Filmy były różnorakie, były komedie, były, no są, wiecie to wszystko, były sensacyjne, były strzelaniny, były wojny. No to był taki okres czasu, że człowiek przestał już chodzić na podwórko, przestał bawić się z kolegami, tylko głównym zajęciem było właśnie oglądanie filmów na wideo. Pamiętam też doskonale te wypożyczalnie kaset. Zanim się pojawiły te wypożyczalnie takie kolorowe, nazwijmy to, do których wchodziliśmy, były ładne regały, te oryginalne z ITI Home Video, kasety z tymi okładkami pięknymi, gdzie mogliśmy poczytać, o czym jest film, zobaczyć te screenshoty z aktorami, no to te pierwsze wypożyczalnie, wymienialnie kaset, no to były jakieś zaadaptowane klatki u nas w Tychach, gdzie ktoś sobie założył działalność gospodarczą, miał jakieś takie biurko. No i te kasety leżały jedna na drugiej, po prostu stosy kaset za taką szybą, bo było biurko, na nim szyba, za szybą pan wypożyczacz,
przed szybą my. No i te wszystkie naklejeczki z tytułami, które tam były na tych kasetach, były obrócone w naszą stronę. Tych kaset było 500 tam po prostu. Wszystko było ręcznie napisane, jakie tam tytuły, ale podchodziło się właśnie do tych szybek i od góry się jechało palcem, czytały te tytuły i mówiło panu, tutaj stąd trzecia od góry, no i pan wyciągał. Tutaj siódma od dołu, pan wyciągał. I albo się to pożyczało, albo się wymieniało. Czyli przychodziłem z trzema swoimi kazetami z jakimiś tytułami, zostawiałem je i brałem trzy swoje, a pan te tytuły tam wkładał. I powiem wam to, że to było zarypiste rozwiązanie, bo zawsze było coś nowego w tej wypożyczalni. Ja tam chodziłem codziennie śledziłem, czy coś nowego nie wpadło z Arnoldem Schwarzeneggerem, albo Stallone, albo Van Dammem, albo Seagalem. Jeździło się tym palcem, jak się coś pojawiło, to się człowiek trząsasz. W oglądanie filmów też się wkręcił mój tata bardzo fajnie. Lubiliśmy razem oglądać po dziesiątki razy Akademię Policyjną, Rambo. Z tych wypożyczalni kolorowych rzadko korzystałem, bo jak już pojawiły się te wypożyczalnie, to miałem już też komputer. Troszkę się te zainteresowania zmieniły, uciekły właśnie w stronę komputera, a nie oglądania filmów. Ale też dużo kaset miałem, zbierałem te najlepsze filmy, właśnie te Akademie, te Rambo i tak dalej. Bardzo dużo rzeczy nagrywałem też z telewizji. Szałem było to, że magnetowid, który dostałem, Goldstara, dostałem, no, który rodzice kupili w Niemczech, wujek przywiózł ten magnetowid, miał możliwość nagrywania na czas, czyli coś fajnego leciało w nocy, programowało się godzinę, on się włączał. Oczywiście nagrywał 500 reklam jeszcze, trzeba było przewijać, czasami kasety przez to brakło, czasami było jakieś opóźnienie, się źle nagrało, ale była już taka możliwość. Potajemnie też się nagrywało z ProSieben i chowało kasetę. No, bardzo, bardzo fajne. Fajne czasy z tymi magnetowidami. No i tyle, tyle właściwie. Lecimy dalej. Dupa, nie lecimy dalej, bo już kurde jest za późno, się zagadałem. Muszę się odbić w robocie. Jest za 10:08. Zróbmy tak, to będzie pierwszy odcinek z dwóch o takich moich wspomnieniach. Jakie to fantastyczne nowinki techniczne, rzeczy nas spotykały za młodu. Dobra, trzymajcie się, dzięki za obejrzenie, lecę do roboty.